Przy takiej muzyce można skubać. Góralska kapela umilała uczestnikom czas spędzony przy darciu pierza. W Beskidzkim Domu Zielin Przytulia w Brennej w piątek odbyła się druga edycja breńskich szkubaczek. Cieszymy się, że przyjęła się faktycznie, no i spełnia życzenia i marzenia wielu osób, które tutaj przyszły. No i pielęgnują ten piękny zwyczaj naszych pokoleń. Cieszę się, że są młodzi ludzie, którzy również poznają to rzemiosło. Próbowałem trochę skubać. Przypominam sobie też moje czasy dziecięce. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo rok temu tak się złożyło, że wręczono nam ten wsyp z taką trochę z takim życzeniem, żeby może skutecznie coś się urodziło. No dzisiaj mogę powiedzieć, że to działa, bo cieszymy się 3-miesięcznym wnukiem, więc chcemy dzisiaj komuś znów wręczyć ten pełny wsyp, żeby spełniły się kolejne życzenia. Dawniej właśnie w ten sposób spędzano długie zimowe wieczory. Szkubaczki darły pierze na poduchy i pierzyny, ale była to nie tylko praca. Wspólne wyskubki były okazją do spotkania, integracji i zabawy. Te, co były w zeszłym roku, już umieją szkubać i prędzej im to idzie. Chwytamy na czubku, z jednej strony obrywamy, z drugiej strony obrywamy, stopkę wyrzucamy, a piórka do miski, do pojemnika. Jak to kiedyś wyglądało? Ile panie poświęcały tego czasu na to szkubanie? Dosyć dużo, bo jak w chałupie było kupę dziąg, to każda musiała dostać wyprawę, a wyprawę były dwa zogłówki i pierzyna. Na pierzynę trzeba kupę pierzu, więc myślę, że jak mama tam chowała po 10 czy 20 gęsi, no to musiała z 3 roki dobrze to pierzy szkubać, żeby dziewczynie zrobić wyprawkę. Dobrej zabawy przy szkubaniu nie zabrakło w Brennej. Uczestnicy śpiewali i tańczyli. Panowie, tak jak to dawniej bywało, dmuchali w pierze, a tych mniej radosnych rozweselał, sypiąc żartami jak z rękawa, pan Tadeusz. To jest to, że ta tradycja, żeby nie zaginęła, super, to jest takie szkubaczki. Trzeba dmuchnąć, żeby to dziadostwo wydmuchać, a tylko to dobre, żeby zostało. To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim kultywowanie tradycji. Jak widać, breńskie szkubaczki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telerz.